upadła nam jedna z kamer. Poza tym, no to nie byłem ja. Statyw to była drabina, a operatorem był kucharz. Witajcie ponownie na kanale Kominy na całe życie. Dziś mam zaszczyt rozpocząć zupełnie nową serię filmów, a konkretnie filmy, gdzie będziemy spotykać się z ciekawymi ludźmi i przedstawiać tematy, które będą interesujące dla całej branży. A gościem pierwszego odcinka będzie ktoś, kogo doskonale znacie. Moim gościem będzie Piotr. Cześć Piotrze. Cieszę się bardzo, bo to dzisiaj w tej takiej dziwnej konwencji, bo to ja dzisiaj siedzę na Twoim miejscu, a tak konkretnie to siedzę na swoim miejscu, ale przyjmuję Twoją rolę. I chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o początkach kanału. Przybliżmy naszym widzom, jak w ogóle narodził się pomysł tego, aby rozpocząć kanał Kominy na całe życie. No, to było tak, że w związku z tym, że od zawsze zajmowałem się kontaktem i obsługą klientów. W firmie Pużula robię już to ponad 9 lat. Wcześniej też 7,5 roku produkowałem dym, tutaj go odprowadzam. I w związku z tym, że jest ograniczony czas, tak? Kiedy można rozmawiać, kiedy jest to dopuszczalne, akceptowalne, żeby przekazywać i dzwonić przez telefon, bądź spotykać się osobiście. Pamiętam, że to było w styczniu 2020 roku i jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że to będzie tak ważne i tak szybko będziemy musieli przyspieszyć z naszymi pracami. No ale wracając, to idea była wtedy nasza taka, żebyśmy zrobili przekaz jeden do wielu, czyli przygotowaną jedną jednostkę, którą możemy przekazać w szybki sposób do wielu osób, w wiele miejsc. No jak zaczęliśmy zbierać sobie właśnie pytania klientów, problemy, to okazało się, że one możemy zamknąć je, możemy w jakimś danym artykule. No i zaczęliśmy pisać te artykuły, sprawdzać. No i te artykuły odniosły... Część osobom chciało sprawdzać, części nie. Okazało się, że ta formuła nie do końca jest taka, która chyba się sprawdzi, efektywna. I wtedy przyszła decyzja, że kręcimy film. A pamiętasz początki kręcenia filmów? Jak to wyglądało na samym początku? Doskonale je pamiętam, bo one mnie wyprowadziły mocno z mojej strefy komfortu, bo takie twoje pytanie trochę sugerujące było tak. To co, bierzemy eksperta z branży takiej filmowej, aktora, który pięknie opowie, wysłowi się z dykcją. Ale nie będzie wiedział do końca o produkcie. O czym mówi, tak? Nie będzie wiarygodny. No, czy weźmiemy kogoś z wnętrza firmy? Czytaj ciebie? Tak. I pouczymy go dykcji, a w miarę o kominach wie, tak? No i okazało się, że zostaliśmy przy tej drugiej opcji. Na pewno nie była... Ale na pewno dzisiaj nie żałujemy, tak? I ja ze swojego doświadczenia wiem, że to mnie wiele nauczyło. Ale wracając jeszcze do tych początków, to doskonale pamiętam ten dzień, to miejsce, bo to było tak, to był końcówka roku 2019, to była salon na mojej budowie domu, statyw to była drabina, a operatorem był kucharz. A za tło robił nam plakat z 2015 roku. Profesjonalnie. Tak, profesjonalnie. I wydawało mi się, że wtedy osiągnęliśmy szczyt możliwości i nagraliśmy cudowny film. A kiedy ostatnio ten film oglądałeś? Znaczy, dzisiaj bym chciał o nim jak najszybciej zapomnieć, tak? Ale zostawiłem go sobie na takie śmieszne ujęcia. Kiedyś w przyszłości, żebyśmy powycinali, bo to, co się robiło wcześniej, niech będzie kiedyś pokazane, że od czego się zaczęło. Od czego się zaczynało. No i pamiętam, jak nagraliśmy po kolejnych dublach. Wysłałem do ciebie ten film, dumny, zadowolony, ale się okazało, że nie do końca to... Może spełnić oczekiwania naszych klientów, tak? No i może być mało interesujące. No i zaczęliśmy rozmawiać, czy jednak nie podejść do tego tematu profesjonalniej. Stąd właśnie pomysł był, żeby oddać to profesjonalnej ekipie, która
wniesie w to takiego naprawdę świeżości, profesjonalizmu, trochę może stabilniejsze statywy niż ta drabina, tak, operator, który ma większe umiejętności niż kucharz. I okazało się, że to był bardzo, bardzo No dobra, dobry. No i teraz jakbyśmy już przeszli do tych początków. Mamy pierwszy film. Pamiętasz swój dzień, gdzie był kręcony pierwszy film, gdzie już panowie się rozłożyli z całym dobytkiem? Ja pamiętam dwa dni wcześniej, bo dla mnie kręcenie filmu zaczęło się dwa dni wcześniej. To znaczy? To były bóle brzucha, to były nieprzespane noce. Czy... Nie dlatego, że mój mały synek wtedy się budził, tylko to były już inne zaprzątanie głowy, czyli tym, jak to będzie, co powiem, żeby nikogo nie zawieść. Czyli prawdą jest tak naprawdę to, że wystąpienia publiczne i wystąpienia przed kamerą to są jedne z rzeczy, które powodują najwyższy poziom strachu. Tu potwierdzisz to? Czy... W 100% tak. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, jak się zachowuję w rozmowie takiej osobistej, przez telefon. Doskonale też widzicie te pierwsze filmy, które były kręcone. I ja sam siebie aż trudno... A jak powiedz, to było z biegiem czasu, jak już przeszedłeś ten swój pierwszy raz, tak? I doszedłeś już do kolejnych dni zdjęciowych. Jak to postępowało z czasem? Na pewno każdy jeden dzień zdjęciowy to była dodatkowa lekcja, dodatkowa nauka. Wyciągaliśmy wspólnie wnioski, co poprawić, że nie można na przykład mówić płasko, tak? Mhm. Czyli jednak trzeba gdzieś tą intonację zachować, żeby zainteresować widzów. Poza tym, no to nie byłem ja tak no na tak. początku. To gdzieś tam ta ekspresji mi brakowało. Mam wrażenie, że już jest trochę lepiej, ale mam taki tak przed oczami swój wzór, do którego dążę. Kiedyś wam o tym opowiem, kto no to jest. Może będzie kiedyś siedział na tej kanapie. A może go zaprosisz, tak, dokładnie. A powiedz mi kolejną rzecz, bo dzisiaj jak kręcimy ten odcinek, to jesteśmy na końcówce marca. To będzie już... No, 10 miesięcy odkąd miałeś swoje pierwsze wystąpienie. W międzyczasie zostało nakręcone 48 odcinków. 48, tak. Jak to wygląda dzisiaj? Jak dzisiaj wygląda ta sytuacja, gdzie wychodzisz przed kamerę i chcesz coś powiedzieć? Do dziś jest to na pewno emocjonalne dla mnie zdarzenie. I żeby powiedzieć dokładnie, to musiałbym podzielić te filmy na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to są filmy produktowe. Mhm. To są dość krótkie filmy, w których opowiadam o jednym konkretnym produkcie, bądź o konkretnej rodzinie produktów. I to są one takie dość swobodne w tej chwili, tak? Już po tych 48 filmach. Mhm. Druga grupa to są takie filmy montażowe, czyli gdzie budujemy od A do Z cały system kominowy. No i to już są filmy, które nadal budzą duże, duże emocje, dlatego że przygotowanie do nich jest czasochłonne, bo to jest tak. Ile czasu trwa takie przygotowanie do takiego filmu? Jak wygląda to krok po kroku? Przy tak, filmie pierwsze, montażowym. To musimy mieć miejsce, gdzie będziemy to chcieli nagrać i zamontować, tak? To są nasi klienci, którzy się do nas zgłaszają, bądź do naszych partnerów. No i później standardowo przygotowujemy dla nich ofertę, przygotowujemy projekt tego komina. Po tym, jak mamy akceptację, zaczynamy przygotowania, czyli tak, ustalamy termin, zamawiamy system kominowy, umawiamy naszego montażystę i jedziemy. Mhm. No i coś, co zajmuje godzinę. W rzeczywistości? Tak, w rzeczywistości takiej instalacyjnej, z nami, z obciążeniem ekipą, zajmuje 4 godziny, tak?
A tu korzystając z okazji i pozdrawiając naszego montażystę Michała, jak on to znosi, to tak naprawdę pracę z tobą, gdzie musi 2-3 razy czasem zrobić tą samą operację, która mu normalnie zajmuje, nie wiem, 3-4 minuty? Powiedziałbym, że dzielnie, ale kurczę, nie wiem na ile to gryząc się mocno w język, a na ile to wynika z jego profesjonalizmu, bo z Michałem znamy się od praktycznie zawsze, od dzieciństwa i jestem no, tak naprawdę pod wrażeniem, tak? Jak wtopił się szybko w konwencję, naszą, w konwencję, tak. W klimat, w ekipę, tak naprawdę to można powiedzieć, że on już jest całością, częścią całego projektu, tak? Bez niego kanał Kominy na całe życie straciłby na pewno wiele. Czyli wracając, mieliśmy te dwa kanały, czyli no tak, produktowe. Produktowe, montażowe, no i właśnie to, co robimy dzisiaj, czyli ta trzecia część filmów, to są wywiady. Wywiady z ciekawymi osobami, poruszające tematy, które są interesujące tu, dziś i teraz, tak? A masz już jakiś pomysł na to, kogo będziesz zapraszał do kanału? Tak. I te pomysły się rodzą codziennie, tak? Z pytań, z wpisów, które czytam na forach, na mediach społecznościowych. I już teraz wiem, że na pewno chciałbym, żeby w tym miejscu siedział strażak, żeby siedział mistrz kominiarski, który opowie nam o bezpieczeństwie, o tym, jak dbać o komin. No i dlaczego tak naprawdę o niego dbać? I tak? Dlaczego tak? No bo bezpieczeństwo jest rzeczą nadrzędną. Mamy tak naprawdę temat, który jest związany ze smogiem, z zakazami palenia. Mam w głowie eksperta, takiego guru w tej tematyce, który chciałbym też, żeby opowiedział nam i wyklarował tak naprawdę, czym jest OZE, czy drewno jest właśnie tą odnawialną energią, źródłem nie. energii, co z tymi no zakazami, albo najprościej, czy kupić ten kominek, jak buduje dom, czy nie. Tak? Tak? Czy może to zrobić, czy tego zrobić mu nie można, prawda? Także pomysłów na osoby, tak, i to są pomysły na osoby z zewnątrz, ale też i w firmie. Mamy wiele osób w firmie, które mają pasję, którzy mają zainteresowania, które też chciałbym, żeby się podzielili. No i mamy też ludzi, którzy są tak naprawdę strażakami w firmie, więc dokładnie tutaj może tak. Uda nam się połączyć. Mówiąc o tym strażaku, to mam wrażenie, że mówimy o tej samej osobie. No dobrze, to teraz jeszcze tylko pozostaje nam namówić tą osobę, żeby wystąpiła. No dobra, Piotrze, to tak to wygląda, jeżeli chodzi o trzeci odcinek. Idąc dalej, powiedz mi, na przestrzeni tych 48 odcinków miałeś jakąś taką historię, która, nie wiem, doprowadza cię do łez i po prostu, że nie mogłeś dojść do siebie przez następne godziny, może były jakieś historie grozy, gdzie coś, no nie wiem, właśnie działo tak. się takiego. Jeżeli mówimy o łzach, to są takie, które ze względu na śmiech i ze względu na trwogę, tak, doprowadzają. No to już nie mogę się doczekać. I do dzisiaj mam gęsią skórkę. Pierwsza zacznę od tej śmiesznej sytuacji. Kręcimy. Kolejny dubel, kolejne ujęcie i dość fajnie mi już idzie, no nie, mówię, jestem dumny i nagle uśmiech u ekipy i śmiech, no nie, mówię, co jest grane, odwracam się, a ze względu, że było ciepło, no to ekipa, która pracowała tam budowlana, dość skąpo była ubrana i sobie zaczęli schodzić schodami. Także już wiedzieliśmy, że tego akurat nie wykorzystamy. No tego się nie udało chyba. Nie, to się nie udało. Znaczy to poszło do tej części, gdzie będziemy chcieli pokazać te moje początki, właśnie te wpadki, tak? To była jedna sytuacja, ta taka śmieszna. A ta taka poważna, no to raz jak kręciliśmy właśnie filmy produktowe, które kręcimy w naszej magazynie w Legionowie, upadła nam jedna z kamer. No i tu faktycznie już się zaczęło robić tak mniej śmiesznie. O powadze tak naprawdę to bladość operatora mi uzmysłowiła. Co się stało, tak? Ale tak, żeby finalnie okazało się, że te straty nie są tak dotkliwe. Piotrze, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo to jest myślę, że interesujące, bo taki film produktowy to jest 3-4 minuty, 2 minuty w zależności od odcinka. Ile czasu tak naprawdę trwa przygotowanie takiego filmu? Te produktowe są
troszeczkę łatwiej i szybciej się przygotowuję, bo muszę znaleźć produkty, wymyśleć i czekam też na inspiracje od klientów, od nas firmy, co warto by było pokazać, czyli planujemy, jaki produkt pokażemy. Trzeba napisać scenariusz, czyli żeby mieć w głowie, co powiemy. No, zamówić ten produkt, żeby był. No i spotykamy się na sobotnie bądź niedzielne ujęcia, ze względu na to, że mamy ciszę na planie, spokój, mnie się tremuje, jak jest mniejsza widownia. Nie ma widowni. Tak. Czyli to powiedzmy, że to jest taki dzień organizacyjnego. A jak już mamy przygotowane produkty, spotykamy się w sobotę, to już jesteśmy w stanie kilka takich filmów produktowych wtedy nagrać. I to też zależy od samego produktu. Część zajmie nam, jeden produkt zajmie nam 2 godziny, a inny pójdzie fajnie i pójdzie w 15-20 minut. Tak? Także. Od listopada minęło już 5 miesięcy, jak kanał istnieje i jest publiczny. Wyemitowanych jest około 30 filmów publicznych, część jeszcze czeka na emisję. Z jakimi spotykasz się opiniami w środowisku? Co słyszysz od swoich klientów? Docelowo, tak na początku myśleliśmy, że odbiorcami naszych filmów będą nasi klienci. I w większości przypadków ten odbiór jest bardzo pozytywny. Za wszystkie wskazówki, co mam poprawić, bardzo, bardzo dziękuję. Staram się to się wdrażać tak? I stosować, ale okazuje się, że to są też nie tylko nasi klienci, ale też osoby, które myślą o budowie, budują, to są producenci urządzeń. No właśnie, a jakbyśmy się skupili na tych odbiorcach takich właśnie na ludziach, którzy myślą o budowie domu, myślą o tym, żeby zainstalować swój własny kominek w domu, to z jakimi się spotykasz opiniami od nich? A to jest fajne, bo uzmysławiamy tym osobom, że można zamontować system kominowy w już istniejącym domu, jeżeli nie ma w nim komina ceramicznego, bądź jest on w złym miejscu. Czyli piękno systemów stalowych jest takie, że możemy to zrobić na każdym etapie budowy. Mamy systemy kominowe do każdego urządzenia i można to zrobić w dowolnym miejscu w domu. Czyli pierwsze co? Że o, można to zrobić, tak? Fajne, lubię te zaskoczenia, jak ja chcę właśnie taki komin jak na filmie numer 12. Zdarzały się takie sytuacje? To jest mój ulubiony film, tak? Sprawdzicie, który to jest. I to jest taki film, który naprawdę powoduje i przynosi mi wiele, wiele radości. Pewnie dlatego, że to był jeden z pierwszych. Właśnie jest odebrany fajnie i jest zbieżny z tym, co nasi klienci potrzebują i poszukują. No dobrze, Piotrze. Czego Ci życzyć na następne pół roku, rok? To pierwsze tak, z końca pandemii, to życzmy sobie wszyscy, ale to oczywiście tak abstrahując, ale tak, żeby mi nie zabrakło pomysłów i... No to tu myślę, że nas widzowie nie zawiodą i też pozostawią komentarz pod spodem, tak, bardzo jestem otwarty na widzieć. Tematykę. Już widzę, że bardzo atrakcyjne i takim kanałem, które mi się podobają, to są te filmy montażowe, tak? Bo one faktycznie przynoszą największą wartość dodaną, tak? Czyli pokazujemy, jakie urządzenia, w jaki sposób można podpiąć, jak można poprowadzić system kominowy. Wiele osób nie wie, że systemy kominowe można pomalować, tak? W tej chwili możemy pomalować kominy na dowolny kolor z palety ram. Czyli tak naprawdę rozszerzamy horyzonty wiedzowe, co można zrobić, jak można zrobić i dbając jeszcze przy tym wszystkim o estetykę. Dość ciekawe jest, że przy jednej z ostatnich realizacji napotkałem na opinię, że nie można wybudować systemu kominowego w domu szkieletowym bądź drewnianym, tak? No to ciekawe. Tak. I jest taka jakieś przekonanie, które nie wynika z żadnych przepisów. No i jedna z realizacji, którą mam nadzieję niedługo zobaczymy, to jest właśnie z domu szkieletowego. No dobra, a Tobie jako Piotrowi? Czego Ci życzyć w nowej roli? Więcej swobody.
ciekawych gości. No to myślę, że o ciekawych gości zadbamy. Musimy tak. zadbać, tak? Także jeżeli... Niezmiennej ekipy, która jest za każdą z tych kamer. No dobrze. To co? To w takim razie życzmy sobie wszyscy, żeby twoje założenia, twoje plany odnośnie tej formy nam się ziściły. A naszym widzom życzymy tak naprawdę poza niezwykle szybkim końcem pandemii, aby gdzieś korzystali z tego, co robimy, bo to naprawdę jest dla nas ważne. Poświęcamy na to mnóstwo energii i takie momenty, gdzie Piotr dostaje informację zwrotną, że to jest fajna robota, że gdzieś pomógł komuś, pokazał coś nowego, bądź rozwiązał jakiś problem klienta, jest dla nas naprawdę, naprawdę, naprawdę ważne. Korzystając jeszcze z okazji, myślę, że poprosimy wszystkich widzów o to, żeby zasubskrybowali nasz kanał, jeśli tego nie zrobili. Zachęcamy, naprawdę gorąco Was zachęcamy do tego, żebyście zostawili komentarz. Jeżeli macie pomysł, bądź chcielibyście wystąpić w tym programie, a jesteście związani z branżą kominową, bądź okołokominową, tak? bądź związaną z bezpieczeństwem przy budowie, przy kominku, to też poprosimy Was o kontakt z Piotrem. Kontakt do Piotra znajdziecie w linku poniżej. I co? I w takim razie do kolejnego nagrania. Tak, bardzo dziękuję. Dziękuję również. I do zobaczenia. Urzula. Kominy na całe życie.